Instytut Nowych Mediów prowadzi globalną akcję Opowiadamy Polskę Światu. Niedziela od samego początku aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie i wspólnie z innymi renomowanymi zagranicznymi tytułami prasowymi podjęła trud opowiedzenia dziejów naszej ojczyzny. Historię ludzi pełnych godności i honoru. Historię kraju, który ceni wolność, demokrację i solidarność, który jest wierny zasadom. Przypominamy światu wielkich Polaków, jak święty Jan Paweł II. Piszemy o heroicznych postaciach naszych narodowych losów. Dlaczego nic nie wiedzieliśmy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim? O tym, że Polakom za pomoc Żydom groziła nieuchronna śmierć. Pytają zdziwieni zagraniczni dziennikarze. Zdumiewają się czytelnicy na wszystkich kontynentach. Dzięki artykułom w prasie zagranicznej, które dotarły do miliarda ludzi na całym świecie, setne rocznice niepodległości oraz Bitwy Warszawskiej, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i 40. rocznica Solidarności wybrzmiały w świecie bardzo mocno. Nareszcie po latach zniewolenia Polska może mówić własnym głosem. Nareszcie może zadbać o swój wizerunek. Czytelnicy Niedzieli mogą być dumni, że mają swój bezpośredni udział w dziele ukazywania światu prawdziwego oblicza naszej ojczyzny.